Cześć, witam Was bardzo gorąco. Tutaj oczywiście Kała. Chciałem Wam tylko na początku materiału przypomnieć, żebyście nie zapomnieli o ocenie tego materiału i tak dalej, i tak dalej. Kontynuując naszą, że tak powiem, wojnę, tutaj zajęliśmy już tereny Mandżurii i zajmujemy już tutaj tereny Korei Północnej, już trochę zajęliśmy. Zajmujemy teraz tereny Korei Południowej. Jakby ktoś z Was nie oglądał, to zrobię takie przypomnienie. W Europie wojna zakończyła się naszym całkowitym zwycięstwem, lecz Republika Niemiecka jest dalej marionetką demokratyczną, mającą cele na Belgię i na Holandię. Sądzę, że wypowiedzą wojnę i znowu dostaną w dupę. Kontynuując, konferencja pokojowa była beznadziejna, zajęliśmy tutaj tereny, że tak powiem, po prostu Węgier i trochę Czech i trochę Niemiec, żeby posiadać aluminium i tak dalej. Tutaj posiadam 10 dywizji jugosławskich, przygotowanych na wypadek, gdyby alianci wypowiedzieli nam wojnę. Będą to dywizje głównie zapychające i zostaną wysłane w rejony tutaj Włoch do obrony granic. Związek Radziecki podsyła coraz więcej dywizji. Sądzę, że wojna z Japonią wyjdzie bezproblemowo. Oczywiście wszystko jest na razie na plus. Jedyne, co będziemy musieli zrobić, to wybudować dodatkowe lotniska. Jeżeli będziemy chcieli oczywiście zrobić taki desant powietrzny. Posiadam tylko 24 dywizje spadochroniarzy średnio wyszkolonych. Miejmy nadzieję, że to się jednak zmieni. Paratroopersi posiadają 16 i jakieś tutaj boosty. Moja KRL uderzeniówka oczywiście jest na rozpiętości bojowej 24, bo głównie piechoty używam jako tutaj, jakby wam to powiedzieć, no głównie używam marszałków, prawda, czyli mi się to przyda. Broń posiadamy chyba czwartego tieru, że tak powiem, wotowsko już. Artylerię posiadamy dobrą, ciężkie myśliwce 2, to jest naprawdę demony to są. No i teraz idziemy wszystko w bombowce międzywojenne, jakoś będziemy musieli to zbombardować. Tutaj oczywiście będziemy musieli pomóc mojej głupiej, że tak powiem, AI wejść na tereny tutaj Korei i całkowicie tutaj zdominować. Mało. Weźcie się, przydzielcie tu. Z planem tu. Po prostu atakujcie. Zacznijmy sobie szkolić dodatkowe jednostki spadochroniarzy, bo to są 16, czyli ja mam 40 tysięcy zaopatrzenia. No sądzę, że powinno mi wystarczyć na 24 dywizje. Zaraz zobaczymy. Dobra, i postawcie mi je tutaj. Oczywiście z Chinami jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny. Jakby ktoś z Was nie wiedział, przeciwpancerna broń piechoty. Super, tutaj mam boosty, ale tego na razie nie chcę. Czołgi mi się na pewno przydadzą, na artylerię mam boost, czyli artylerię sobie teraz dokończę, badamy sobie oczywiście też reaktory jądrowe, wszystko i tak dalej. Chciałbym tego moda pociągnąć jak najdłużej, chciałbym tego, znaczy tą kampanię pociągnąć jak najdłużej, bo za niedługo wychodzi DLC do Hearts of Iron 4, które na pewno będę chciał grać, a nie opłaca mi się zaczynać kolejnej kampanii. Kontynuując, nasze wojska atakują tutaj w rejonie. O, tutaj już proszę zobaczyć, zajmujemy tereny bardzo ważne dla nas, zajmujemy tereny tutaj z zaopatrzeniem i tak dalej. Moi spadochroniarze powinni próbować się przebić, ale to, że oni powinni, to nie znaczy, że oni to zrobią, prawda? Dobra, coraz więcej dywizji zmierza tam. Jedną dywizję wyślę tu, jedną dywizję wyślę tutaj. Ciebie tak, ty byś musiał uderzyć tutaj, ale dlaczego stąd akurat? Nie. Ja bym chciał wziąć was po prostu i was tutaj przydzielić do ataku. Dobra, stójcie sobie. Koreę zajmujemy, tutaj powinniśmy się wbić. Oczywiście Mao Tse-tung, nasz najbardziej wykokszony marszałek, będzie tutaj dowodzić tutaj armiami. W sumie, czy ja mam jeszcze jakiegoś generała? Wziąłem sobie jeszcze dwóch dodatkowych. I niech sobie stoją. Czego mi oczywiście brakuje? Oczywiście brakuje mi gumy. Czyli weźmiemy sobie gumę oczywiście od Holandii. To jest naturalne. To zostanie zajęte, tak? Wezmę sobie tutaj tę dywizję. Boom. Południowe Chiny jest desant. Tutaj gdzieś, prawda? Jak coś, to go zaraz wykona. Jak coś, to zaraz się wybronimy. Tutaj 7 dywizji. Xeling, Wangdong. Dajmy wam, nie wiem, Wangdonga, bo fajnie brzmi. Aha, ej, poczekajcie, czy ja mam wgranego moda? Nie, nie, bo słuchajcie, jest mod, który pozwala tutaj, że tak powiem... Czekajcie, wiecie co, zrobimy to tak, po prostu to usuńcie,
zróbcie mi front tymi 57 dywizjami. Powiem wam tak, to te 50, kurde blade, no, ale żebym porysował. Te 57 dywizji jest bardzo kozackie. Dobra, niech tak będzie. Ponieważ, no i wszyscy przydzieleni do planu, ponieważ już wam zaraz pokażę, te 57 dywizji jest, no oni byliby wykokrzeni bardziej, ale nie posiadam szpitali polowych, jak ktoś tam mi już wspomniał w komentarzu. Wystawiłem 24 dywizje piechoty. Dam ci tu oczywiście nowego pana i zacznijcie się tutaj szkolić. A może w sumie, wiesz co, nie szkul się, zdobędziesz doświadczenie w walce. Dawaj go tutaj. To mi się udało zająć. Te 7 dywizji chciałbym ustawić w ten sposób, żebyście tutaj mi bronili wybrzeży, prawda? Ciebie to nawet mogę chyba podciągnąć tutaj jakoś, prawda? Bo ty zajmiesz to, ty... Dobra. Niech oni mi tutaj bronią wybrzeże i teraz tak. No muszę zbudować tutaj oczywiście lotnisko. Na poziomie 5 to jest co najmniej poziom, na którym musi tutaj powstać lotnisko. A propos, mam tutaj wszystko, co chciałem. Gospodarka zamknięta jest gospodarką złą, ale no nie mam wyboru. Muszę na takie jechać. W stali mam nadwyżkę. Oczywiście kancelujemy sobie tutaj tą stal. Broń, wsparcie numer 4. Co ja bym potrzebował? Doktryny powietrzne mam już na jakimś poziomie. Na jakimś to nie znaczy, że są dobre. To sobie zostawmy. Niech to się tutaj robi. Wydobycie surowców może... Czy syntetyczna ropa? Zacznę badać syntetyczną ropę, bo znając życie podczas wojny z aliantami będę potrzebował bardzo dużo tej syntetycznej ropy. 24 dywizje, proszę sobie je przydzielić tutaj. I wy, panowie, na pozycję. I będziecie za chwileczkę atakować. Słuchaj, wejdź do tego portu. I później sobie wybijemy tą dywizję Japończyków. A propos, z kim jesteśmy w stanie wojny? Już wam mówię, już was informuję. Jesteśmy w stanie wojny z... Węgrami, Japonią, Menguko, Manguko, Siamem i Hiszpanią, ponieważ Hiszpania jest we frakcji, tutaj oś, przewodzi frakcji oś. Coś pomyślimy z tymi Hiszpanami. Prawdopodobnie wykonamy jakiś desant powietrzny, prawda? Czy Włosi są z nami w sojuszu? Tak, są z nami w sojuszu, świetnie. Wilki morskie, komunizm coraz większy, o to mi chodziło. Najważniejsze jest to, żeby Włochy wyprodukowały armię, którą będą potrafiły utrzymać i tak dalej. Tylko o to mi chodzi. Dobra, 24 dywizje, boom, atakuj stary, nie masz na co czekać. Wy weszliście i zajęliście port, świetnie, jestem w niebo wzięty. Lotnisko się buduje, tutaj został wykonany desant. Mało, panie, mało. Weź mi tutaj 8 dywizji pod... A no właśnie, nie mam pod kogo. Dobra, pod nikogo, po prostu go. No i mało, uderzaj, atakuj, przebijajmy, wybijmy już to zgrupowanie wojsk w Mandżurii. Z racji tego, że oni tutaj nie mają portu, to na pewno dostają ciężkie tutaj te busty, nie busty. Tutaj moich 200 myśliwców lata, rozwój wojsk pancernych. Czy aby na pewno ja bym chciał to rozwijać? Tu poszliśmy w komunizm, oczywiście, że tak. Siły specjalne i tutaj dostanę piechotę górską, Marines i tak dalej, jeżeli zechcę. Dobra, zrobię to. Zrobię teraz tak, zrobię siły specjalne, później dokończę może tutaj rozwój technologii rakietowej, a później pójdziemy sobie już w coś takiego jak rozwój marynarki, wielka marynarka, rozwój krążowników, bądź elastyczna marynarka i będziemy produkować głównie okręty podwodne. Wracając do tego, to się buduje, tutaj mamy dużo boostów. Spadochroniarzy by mi się tutaj przydało przysłać. Wiecie co, ja sobie potworzę tutaj KGB. KGB to są jednostki stworzone do obrony wybrzeży, prawda? O, wiecie co ich nazwę? Nazwę ich komunistycznymi Hanesami. I od razu sobie stworzę tutaj. Ile mam zaopatrzenia? No mało, ale dam radę z dwie dychy stworzyć. Dobra, stworzymy sobie z dwie dyszki, dobierzemy sobie jeszcze jednego tutaj pana generała, tutaj ciebie bem, weźmy sobie jeszcze jednego generalika i ty będziesz tutaj marszałkiem, który będzie bronił wybrzeży jako komunistyczny tutaj Hanes. Chiny, powiem wam tak, Chin nie traktuje jako przeciwnika, oni tutaj nic nie mają, dwa ropy i nic, i to jest wszystko.
niepotrzebni mi są nawet, szczerze mówiąc. Nie są mi potrzebni całkowicie. Dobra, to inną dywizję, to się broni. Tutaj konwoje moje zdychają, a nie, to radzieckie. To bronię, ile to jest myśliwców? To jest miejsce na 400 myśliwców. Ile ja posiadam? No, posiadam troszkę myśliwców, że tak powiem. Tutaj jest 600. No, za niedługo będę musiał spadochroniarzy tam przerzucić. I to na pewno. Dobra, tu jest miejsce na 400 samolotów. Wystawię jak na razie 200 ciężkich myśliwców. I zróbmy sobie to tak. I będziecie tutaj dominować mi w powietrzu, nad Mandżurią, prawda? Czołgi z I wojny światowej, tutaj mam oczywiście boosta, ja sobie pójdę może w czołgi, przepraszam, w czołgi lekkie, 50 dni to jest praktycznie tyle co nic. To sobie mogę zredukować do 50 myśliwców. Tutaj oczywiście gdzieś południowe Chiny, tutaj gdzie będzie robiony desant. Nas to aktualnie mało interesuje, więc tak, ciebie na pewno biorę tutaj. Boom. Ciebie na pewno biorę tutaj, bo jesteście spadochroniarzami. Wystawmy wszystko, co mamy z samolotów transportowych. 10, 20, 30. Na razie musi tyle być. No i tyle. Ile tu jest samolotów? 400. 500, 600, 800. Dobra, niech będzie 1000. Co to jest? Karel uderzeniówka. Zobaczymy, czy się zdesantują. Ok, te dywizje są teraz ustawione na spoko. Przydzielę wam marszałka i każę wam obronić po prostu te miejsce. Z racji tego, że mam bardzo dużo manpowera, mogę sobie na coś takiego pozwolić bez problemu. Niech oni sobie przejdą na północ. Ustawimy się tutaj? Ustawicie się tutaj? Komunistyczne hanysy, jak to śmiesznie wygląda po prostu, no. Znaczy nie, że hanysy, że szkaluje, tylko po prostu śmiesznie ta nazwa wygląda. 200 samolotów. Ile was tutaj lata? Ile tutaj lata samolotów japońskich? Tutaj lata 670 samolotów japońskich, czyli ja będę musiał około 1000 wystawić od razu do walki. Niestety takie lotnisko jest zbyt małe jeszcze. Niech to się buduje na maksa. Po prostu na maksa. Niech się buduje, ponieważ może to być problematyczne. Muszę po prostu poczekać. Ile tutaj mam miejsca? Słuchajcie, ile tutaj lata tych myśliwców? 600 tutaj też, dobra. Wiecie co, ile mam tutaj miejsca jeszcze raz? 230 zajęte na 600, czyli mogę 350 myśliwców. Dobra, 350 ciężkich myśliwców tutaj po prostu dodam. Później sobie tylko tą liczbę edytuję i wyślę was nad to. Ok, Mao Tse-tungu. Jest to jakiś opór? Żadnego. Cała Mandżuria praktycznie jest nasza. I tak ma pozostać. Mało, mało, mało. Wyślij swoje wojska tutaj, zgaderuj je, że tak powiem. Spadochroniarze są gotowi, czyli po prostu przydzielę sobie tylko spadochroniarzom plan. I wy tak, wy będziecie lądować tutaj, prawda? A te 24 dywizje spadochroniarzy, 24 dywizje spadochroniarzy wylądują tutaj. Dobra. Żeby zająć przyczółek po prostu. Wiem, że wy jesteście gotowi, ale... Czy mam tutaj port? Mam tutaj port. Świetnie. Czyli Mao będzie mógł szybko tutaj... znowu południowe Chiny. Gdzie? Tutaj ma być desant robiony. Co to jest? Nie wiem, czy tutaj nie będzie desantu. 3000 broni tylko na plus, to jest strasznie mało. Ale leci do przodu, więc... Sądzę, że będzie dobrze. Po 130 sztuk broni dziennie. Fajnie, bo tutaj te bombowce wreszcie wchodzą w życie. Ile to jest? 580. 6, 7. Czy to mi wystarczy? 780? Tak. Czy posiadam jakieś dodatkowe samoloty transportowe? 5. No to jest tyle co nic praktycznie. Za mało fabryk zainwestowałem w to po prostu. Dwa razy ciężkie myśliwce już to się robią, potrafią się robić po 4 dziennie. Oczywiście idę dalej tymi doktrynami. Z racji, że tutaj nie mam zbytnio dużo lotnisk, to tego nie zrobię. Komunistyczne hanysy tutaj stoją w obronie wybrzeży. Do tego ich będziemy głównie używać. Artyleria piątka jest zrobiona, super. Wyposażenie przeciwpancerne, spadochroniarze tier 3, za długo, tier 3, no tu bym mógł wejść. Szpitale polowe mógłbym zrobić w sumie. Albo w sumie wiecie co, YOLO.
Jedziemy w te projekty, olać na razie te szpitale. Ile miejsca? 800, no dobra, to będzie 1000 miejsca. Za niedługo powinien się skończyć robić już tutaj kolejny, za niedługo powinno skończyć się robić kolejny tier, lotnisko i tak dalej. Za mało zasobów ropy, no to dajcie więcej, no. Od Związku Radzieckiego jak najwięcej importuję, żeby dodać im fabryki i żeby ten Związek Radziecki też zboostować, bo zobaczcie, ile to jest wojska. Niech ten Związek Radziecki się ogarnie, bo Związek Radziecki będzie musiał walczyć za mnie w Europie. Oczywiście ja tutaj wyślę jakieś wojsko, ale wiecie, gdzie je wyślę? Tylko i wyłącznie na granicę tutaj będę bronił Włoch. I nic więcej. Ja będę tutaj atakował przez Cesarstwo Indyjskie, ale to są plany dopiero na przyszłość, prawda? Mogę dodać 200 samolotów, prawda? Raz, dwa. 750. A ile tu lata? 900 już lata, wow. Wiecie co, w sumie to... Mam jakiegoś asa? Nie mam żadnego asa. W sumie to wiecie co, wysyłam 700 na Wyspy Japońskie. Bo to są ciężkie myśliwce, one powinny tutaj dorównywać tym japońskim siłom. Ile to jest? To jest 600, ale nie mam niestety skąd te 600 wystawić, prawda? No właśnie, tutaj jest pewnie w Nankinie lotnisko, ale... Zaraz zobaczymy. Czołg lekki został zrobiony. Jeszcze raz czołg lekki. I zobaczmy, jak to w powietrzu wygląda, no. Powiem wam tak, walczymy. Powiedzcie, jak będzie jeszcze 200 miejsce. Znaczy, jak będzie miejsce na... O, proszę bardzo, jeszcze jest miejsce na 200. Super, będę miał teraz 950 myśliwców. Idziemy dalej w to. 950 myśliwców, tak, na 1190. O, przepraszam bardzo, nie wiem, czy coś słyszycie, ale... Uderzyłem w mikrofon, przepraszam. Mam nadzieję, że nagrywamy dalej dobrze. 1190 na 950. Zniszczone myśliwce wroga Co, ja tutaj zniszczę? Co wy sobie jaja robicie? Dobra, my straciliśmy jednego myśliwca. 1700 myśliwców po prostu japońskich. Nie, oni sobie robią jaja. Nie możecie latać nad Mandżurią. Musicie lecieć po prostu nad Japonię. No przecież. Nad Mandżurią to z tego lotniska może latać, no nie wiem, z... ...50 myśliwców niech tutaj lata. No. Tutaj lata, zaraz wam powiem. 1000 na 2000. Powiem wam tak, no może mój przemysł da radę, no. Nie wiem. 1400. Ile to jest samolotów? 1180. Jakbym usunął to, to będzie teraz 1150, a jakbym ciebie dał do 1000, to będzie 1200. Jeszcze 200 myśliwców mogę dodać, tak? Z tego, co tutaj widzę. No jest, kurde, tutaj... Na razie nikt nikogo nie traci, że tak powiem. Ale tutaj... Uzyskałem przewagę w... O, była przewaga przez chwilę. Mogłem się desantować powietrznie, bo oni gdzieś te myśliwce wysłali, prawda? O, właśnie. No właśnie. I to był chyba mój błąd. O, proszę bardzo. Jugosławia kolejne 10 dywizji mi dała. Super. Dołączmy sobie was tutaj. Świetnie. No, i teraz właśnie to jest to, że oni nie mają organizacji praktycznie w ogóle. Tutaj jest tak 50-50. 1500 na 1400. No nie możecie, bo nie mam znowu dominacji powietrznej 70%, prawda? 1500 na 1400. Nikt nic nie traci, ja tracę myśliwce tylko. Mam tu jakieś miejsce, mam 200, ale czy ja mam tyle bombowców? O Boże. Ja tyle bombowców to ja nawet nie mam. Ty, słuchaj, czekaj, rób mi tylko misję w dzień, dobra, żeby były mniejsze straty. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aktualnie to jest wojna typu... Hiszpanii wylądowali, o Jezus. Dobra, no to teraz nasze skromne, że tak powiem, hanyski. Z racji tego, że Hiszpanii wylądowali, musimy tutaj sobie poradzić. Nie wiem, jak mam dojść do tej Hiszpanii, no. Kurde, blade. Włosi raczej desantu nie zrobią, bo są zbyt ułomni.
A Hiszpanie mogą mi tu przysłać nawet 40 dywizji, jak nie więcej. Dobra, niech się coś po prostu dzieje. Wracając do sprawy lotnictwa. Coś tu się powinno niby bombardować, prawda? 1500 na 1400, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo, bardzo ogólnie dziwna sytuacja, nie? Bardzo dziwna. Okej, okay, wygrywamy, a mógłbym teraz zrobić no nie mogę, kurde, nie mogę zrobić desantu, no. Powietrznego, niestety. Bo ja tutaj głównie z spadochroniarzami chcę grać, głównie pod spadochroniarzy. 1440. Czyli mogę jeszcze 300 dodać. Czy w ogóle mam tyle myśliwców? Mam, jeszcze troszkę mam, jeszcze mogę tutaj coś poszaleć. Że tak powiem, 1700, o dobra. Teraz powinienem móc bez problemu zrobić desant. Dobra, lecicie oboje, nie? Kurde, Jacek, to się kameruje, no. Dobra, czołgi średnie, czy ja to chcę? Dokończę sobie doktrynę lądową. W sumie to mogę to zrobić tak, że gdy będę miał tutaj dominację w powietrzu, to wy wykonacie już po prostu lot. Nawet parę dywizji, spróbujecie zająć tutaj Hiroshimę. A propos, widzicie. Nie mam dominacji całkowitej na morzu, a tu są pewnie okręty wroga. Czyli najprawdopodobniej ci panowie zostaną wysłani tutaj. Buduje się dalej jeszcze jedno lotnisko. To mi dorzucicie do fulla jeszcze tą infrastrukturę tutaj. Dobra. Ty, tak? Tak, dobra. Powiem wam tak, no. W tym powietrzu nawet to normalnie wygląda, ale nikt nie traci myśliwców, w tym jest problem i nie wiem, o co tutaj chodzi, nie? Bo ja jestem w stanie wojny z Japonią, tylko po prostu no coś się popsuło i nie było mnie słychać. Dobra, wejdź po prostu tak, czego wy się boicie, Jezus. Kurczę, blade, no. 1500, ale czemu? Aktywne myśliwce wroga, aktywne myśliwce, no, prawda? Nikt nic nie traci, dlaczego? Ty, mam pomysł, czy jakbym to dał tu... To czy zaczęlibyście walczyć? No nie. No nie, nie walczycie. A czy ty mógłbyś stąd polecieć tu? Możesz, ty, mam pomysł. Ile tu lata samolotów? Około 600. Ile mogę wystawić z myśliwców? No dobra, no to dajmy na to wystawię was, nie? I sobie tutaj latajcie. Zobaczymy nad tą dominację tutaj. Aha, oni stąd cofli teraz siły. No dobra, dosyć dziwnie to wygląda, jak ma być szczery. No, Hany z komando, dawajcie, dawajcie. Zaawansowana maszyna licząca, super. Robimy kolejne rzeczy. Dlaczego nie mogę się tutaj... Kurde, tyle gram w tego Herd of Iron, ale jestem zaskoczony. Naprawdę. Jakbym wystawił tutaj 20 myśliwców. Kurde, nie 200. 50, dajmy na to. Czy muszę tutaj też mieć całkowitą dominację na desant? Dobra, zobaczymy. Rozwój technologii skończony. Świetnie. No to nie pozostało mi badać nic innego jak rozwój marynarki. O! O! Czyżby coś tutaj się zaczęło dziać? No znowu się nie zaczęło dziać, kurczę. Hanysy, do ataku. Dobra, siła powie... to... Dobra, projektant okrętów, czy... Dobra, weźmy teraz tak, projektanta okrętów. Tak, nie mam co innego praktycznie do roboty tutaj. 1800 na 1700, a mam tutaj jeszcze miejsce. Wezmę w sumie ciebie, usunę i tobie dodam 200. I to będzie tyle, o właśnie. O, już lecą. Lecą, no lecicie, dawaj, ląduj. O Jezus. O Jezus, Maciek. Co się stało. No tutaj lata 1900 na 1500, a wy w ogóle nie walczycie. Zniszczone nasze myśliwce, zniszczone myśliwce wroga 0, zniszczone nasze bombowce 1. Kurde, ja mam straty, a wy nie macie strat, dziwne. A tutaj? Tu oni tutaj też nie walczą. Czy ja mam jakiś pakt o nieagresji po prostu lotniczej z Japonią?
Dosyć to jest dziwne, muszę przyznać. ...1500 aktywnych myśliwców przeciwko 1900. Czy mam jeszcze w ogóle jakieś bombowce? 50. Dobra. Wystawmy więcej bombowców, no zobaczymy, no. Ani tutaj nie widzę, żebyśmy robili jakieś straty. Nic w ten deseń. Kurde, very weird, no. Co mogę powiedzieć? Wybudowaliśmy lotnisko, dominujemy wszędzie praktycznie w powietrzu. Ale nikt nie ponosi żadnych strat. No nie wiem, czy się gra zbugowała, czy coś takiego. Dobra, nieważne. Ja sobie przewinę. Będę sobie tutaj siedział i czekał, aż po prostu uzyskam tą dominację. I zacznę nagrywać dopiero, gdy wyląduję w Japonii. Żegnam się z wami i widzimy się w przyszłych materiałach. Cześć!